for her? No. Okay. Omgyana timiran dasya janaganas lakayam. Taksu smiritam jena tasmai shri gurave namaha. Shri chaitanya manabhistam shapitam jena bhutale. Swayam rupa karamayad dhatri swapanika virapadantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are in Canto 1, Chapter 2, Text 4. Yes. Narayana namaskritya naram chaiva namottamam karottamam daivam sarasvatim vyasyam tato gyajayam udarayet. Translation, one should utter the means of conquest, Srimad Bhagavatam, after offering respectful obeisances to the personality of Godhead, Narayan, to the Naranarayan Rishi, who is the supermost human being, three, to Mother Saraswati, the goddess of learning, and four, to Sri Vyasadeva, the author. Pierwsze kanto, drugi rozdział, czwarty werset. Przed recytacją tego Srimad Bhagavatam, które jest prawdziwą rekomią zwycięstwa, należy ofiarować pełne szacunku pokłonu sobie Boga Narayanowi, Naranarayana Rishiemu, najdoskonalszej ludzkiej istocie, Matce Saraswati, bogini nauki i Śrila Vyasadevi, autorowi. Purport. All the Vedic literature and the Puranas are meant for conquering the darkest region of material existence. The living being is in a state of forgetfulness of his relationship with God on account of his too much attraction for material sense gratification from time immemorial. His struggle for existence in the material world is a perpetual affair and is not possible for him to get out of it by making plan-making business. If he at all wants to get to make conquest over this perpetual struggle for existence, he must reestablish his eternal relationship with God. Okay? Cała literatura wedyjska i porany są przeznaczone do pokonania głębokich ciemności materialnej egzystencji. Żywa istota żyje w zapomnieniu o swojej więzi z Bogiem, co spowodowane jest zbytnim pociągiem do materialnego zadowolenia zmysłów od czasów niepamiętnych. Jej walka o egzystencję w świecie materialnym trwa nieprzerwanie i nie jest możliwe, aby się od niej uwolnić przez robienie planów. Jeśli ktoś w ogóle chce przezwyciężyć ten wieczny bój o egzystencję, musi on na nowo ustanowić swój wieczny związek z Bogiem. So this is the condition of material world. To są warunki w materialnym świecie. Everybody is bound by sense gratification. Każdy jest związany zadowoleniem zmysłów. The man is thinking, this beautiful girl with her raised breasts and beautiful and nice face, if I have her, then I'll be happy. Mężczyzna myśli, to jest wspaniała, niezwykła dziewczyna z podniesionym piersiami, piękną twarzą. Jak ją tylko będę miał, to będę bardzo szczęśliwy. And the woman is thinking, oh, this man is so strong with his long arms. He could protect me in his embrace, and then I'll be happy. A kobieta myśli, o, tu jest wspaniały mężczyzna, ma takie długie ramiona, obejmie mnie i będzie mnie chronił. I w ten sposób jest kontynuowana materialna egzystencja. Like this is going on for millions of lifetimes. I w ten sposób to ma miejsce przez miliony żyć. If he at all wants to make conquest over this perpetual struggle for existence, he must reestablish his eternal relationship with God. And one who wants to adopt such redeeming measures must take shelter of these literatures like the Vedas and the Puranas. Foolish people say that the Puranas have no connection with the Vedas. Actually, the Puranas are supplementary explanations of the Vedas for different types of men. All men are not equal. There are men who are conducted under the modes of goodness, and others who are under the mode of passion, and others who are conducted under the modes of ignorance. The Puranas are divided, then any class of men can take advantage of them and gradually regain the lost position and get out of the hard struggle for existence. Srila Sura Goswami shows the way of chanting the Puranas, and the same may be followed by persons who may be preachers of the Vedic literatures and the Puranas. Srimad Bhagavatam
is the Svadhus Prana and is especially meant for those who are desirous to get out of the material clutches, material entanglement for good. Jeśli ktoś w ogóle chce przezwyciężyć ten wieczny bój o egzystencję, musi on na nowo ustanowić swój wieczny związek z Bogiem. I jeśli ktoś chce zastosować ten środek leczniczy, musi on przyjąć schronienie takiej literatury jak Wedy i Purany. Głupi ludzie mówią, że Purany nie mają żadnego związku z Wedami. Faktycznie zaś Purany są dodatkowym uzupełniającym wyjaśnieniem Wed i są one przeznaczone dla różnych kategorii ludzi. Ludzie nie są równi. Niektórzy są prowadzeni przez gunę dobroci, inni są pod wpływem guny pasji, a jeszcze inni są pod wpływem guny ignorancji. Purany zostały tak podzielone, że każda klasa ludzi może wyciągnąć z nich korzyść i stopniowo odzyskać swoją utraconą pozycję, uwalniając się tym sposobem z twardej walki o egzystencję. W tym wersecie Śrila Suta Goswami wskazuje sposób intonowania Puran. Mogą tego przestrzegać osoby, które mają aspirację, aby zostać propagatorami literatury wedyjskiej i Puran. Srimad Bhagavatam jest nieskazitelną Puraną i jest ono specjalnie przeznaczone dla tych, którzy pragną na zawsze wydobyć się z materialnego uwikłania. But we want to get out of this material entanglement for good. Chcemy wyjść z tego materialnego uwikłania na dobre. But Maya is very, you can say, tricky. She makes us think we will get out of it, but first we want to enjoy a little more. Maya jest bardzo taka cwana i mówi, tak, wyjdziesz z tej materialnej egzystencji, ale najpierw trochę pociesz się tutaj w tym świecie materialnym. First let me finish this little bit of sense gratification, then I'll get it. Najpierw skończ z tym zadowoleniem zmysłów, a później próbuj wyjść z materialnej egzystencji. But like then the Maya catches us and it goes on and there's no escape. I wtedy Maja nas tak łapie i wtedy to jest tak ciągle w kółko i od nowa i to samo. Therefore, the spiritual master is very kind because with the sharp words he cuts our attachment. I wtedy przychodzi mistrz duchowy i dzięki mieczowi swoich ostrych słów przecina to przywiązanie. So we should be happy to be chastised by the spiritual master. Dlatego powinniśmy być szczęśliwi, kiedy jesteśmy karceni przez mistrza duchowego. I saw practically that my God brothers, many of them were afraid of that. Ja mogłem tak w praktyczny sposób zauważyć, że wielu z moich braci duchowych bardzo się tego bali. But I was a little older, and so I was thinking, I want to test this person, so I was pushing Prabhupada. A ja byłem troszeczkę starszy i dlatego chciałem trochę przetestować Śrila Prabhupada, dlatego tego trochę popychałem. Whenever I pushed Prabhupada, he would push back harder. Kiedy ja go popychałem, Śrila Prabhupada popychał mnie jeszcze mocniej. Then I realized that this person is stronger than me. Wtedy ja zrealizowałem, że ta osoba jest mocniejsza ode mnie. I can't defeat him by my strength. Nie mogę go pokonać używając mojej siły. And naturally we became curious, how does he get his strength? He's an old man. I wtedy ja tak zacząłem dociekać, jak ta starsza osoba może mieć tyle siły. And then we saw practically there was something mysterious about how he was so confident, so intelligent. I to było takie bardzo mistyczne odnośnie tego, że on był tak przekonany i miał taką wiedzę. Because generally in this world we see if a man especially has money, has youth, has power, then he is very confident. Dlatego mieliśmy swoją taką praktyczną realizację, że ktoś jest młody, ma pieniądze, ma wpływ, to wtedy ta osoba jest bardzo przekonana. But Prabhupada had no money, he didn't have youth. How could he be so confident? Ale Śrila Prabhupada był starszą osobą, nie miał pieniędzy, nie miał wpływów, ale pomimo tego był bardzo przekonany. Skąd on to brał?
Then we began to understand that Krishna was giving him that confidence. I wtedy pomału zaczęliśmy rozumieć, że Krishna dawał mu to przekonanie. It wasn't something, some material thing that he earned and that he was using it to dominate us. On nie używał tego w materialny sposób po to, żeby nas dominować. And he did dominate us, but it was never out of ego. Oczywiście dominował nas, ale to nie było z powodu jakiegoś ego. He was using the sharp words to bring us to the point of Krishna consciousness. On używał naszych swoich takich ostrych słów, aby tak sprowadzić nas z powrotem do świadomości Krishna. And he was signing every letter with the phrase, "You're ever well wisher." I podpisywał każdy swój list, który wysyłał do różnych osób, twój zawsze dobrze życzący. So after some time, we became convinced that really he is our well wisher. I po pewnym czasie zaczęliśmy realizować, że tak naprawdę on jest naszym dobrze życzącą osobą. So even he gets angry with us, that's for our benefit. Nawet jeżeli się zezłości, to jest dla naszej korzyści. So I saw that practically that he did improve our character. I mogłem w praktyczny sposób zauważyć, że mogłem poprawić swój charakter. By his sharp words. Dzięki temu, że on używał ostrych słów. There was no desire on his side to prove that he's better than us. On nigdy nie używał, nigdy nie było w nim pragnienia, żeby udowodnić, że jest lepszy niż my. Because he had his relationship going up with his spiritual master and Krishna, so he wasn't concerned about trying to be, you know, number one in the material world. Jego zadaniem było to, żeby rozwinąć swój związek z Krishną, więc on nie chciał być kimś numer jeden w świecie materialnym. Whereas a powerful man like Putin, he's always in anxiety that he wants to show that he is the most powerful man. Ale taka osoba, demoniczna osoba jak Putin, ona chce za wszelką cenę pokazać, że jest najbardziej potężną osobą. So he may show that by sending his troops into Ukraine. I chce to pokazać poprzez wysłanie swoich sił wojskowych na granicę czy do Ukrainy. To są wszystko światowe interesy. And it doesn't make anybody happy. I nikogo to nie uczyni szczęśliwym. Just like Stalin was the same way. Stalin również działał w podobny sposób. He was, you can say, so much preoccupied with his own power that he didn't trust anybody. On tak był zatroskany o swoją własną potęgę, że nie ufał nikomu. There was no one he could treat as equal. Nikogo nie uważał za równego. Because he was always thinking they're going to kill me and take over my position. Ponieważ ciągle myślał, że ta osoba może mnie zabić i przejąć moją pozycję. But he was always alone. Ale zawsze był sam. And because he wasn't self-realized, so being alone is very difficult. Ale że ktoś jest nie posiada samorealizacji, jest bardzo trudno, aby pozostawać samym. So what kind of happiness is there? Jakiego rodzaju szczęście to jest? Whereas when Prabhupada was alone, we would sometimes come and he would be alone, but you could see that he was very satisfied in himself. Ale Śla Prabhupada, kiedy był sam, czasami przychodziliśmy, mogliśmy zauważyć, że nawet jak jest sam, to jest bardzo zadowolony. Because he was getting the nourishment from above. Ponieważ on otrzymywał takie nourishment. Tak jak z owoców dostajemy jakieś witaminy, no to odżywianie, takie odżywianie od takiego wyższego poziomu. Therefore we wanted to be like him. Dlatego chcemy być taki jak on. So that's a good desire. To jest dobre pragnienie. Not that we wanted to be him, he was already an individual person. We couldn't be him. Nie chcemy być nim, ponieważ on jest indywidualną osobą.
This is the Mayavadi foolishness that they can become Krishna or Guru. To jest głupota Mayavadi, że chcą być Krishna albo mogą zostać Guru. Foolish people say that the Puranas have no connection with the Vedas. Actually, the Puranas are supplementary explanation of the Vedas for different types of men. All men are not equal. There are men who are conducted. We finished purport. We finished. Now five. Yes. Naya sadhu pristoham bhavatpir loka mangalam yat krita krishna samprashno yena atma suprasidati. O sages, I have learned, I have been justly questioned by you. It is relevant because there is public welfare in the question, as they are in relationship with Krishna. And this sort of questions only can please the self completely. Tłumaczenie tekstu piątego. O mędrcy, zapytaliście mnie we właściwy sposób. Wasze pytania są stosowne, albowiem odnoszą się do Pana Kryszny. Jako takie mają one związek z pomyślnością świata. I tylko tego rodzaju pytania mogą całkowicie zadowolić jaźnie. Well, we want to please the self completely, supersedity. We'll be fully satisfied in ourselves. My chcemy zadowolić jaźń, wtedy będziemy supersedity, czyli będziemy w pełni zadowoleni. And the sages want to see that also. I mędrcy też chcą również. A materialist people like to see others suffer. A materialistyczni ludzie chcą widzieć innych, żeby oni cierpieli. Therefore, there can never be peace in this world. Dlatego nie może być pokoju w tym świecie. This world is based on the principle of envy. Ten świat materialny oparty jest na zasadzie zazdrości. We all come here because we're envious of Krishna. Wszyscy przychodzimy tutaj, ponieważ jesteśmy zazdrośni o Krishna. So we have to give up this envy and then we'll be able to give up this desire to be the greatest. I powinniśmy porzucić to zazdrość wobec Kryszny i wtedy porzucimy pragnienie bycia najlepszym. Because if we want to be the greatest devotee, that will also cause trouble. I nawet jak będziemy chcieli i będziemy pragnąć, że chcemy być najlepszym z wielbicieli, to też stworzy problemy. Because we can never be greater than the pure devotees like the 12 Mahajans. Dlatego, że nigdy nie możemy być lepszymi wielbicielami niż dla przykładu 12 Mahajanów. Like the Goswamis, like Śrīla Prabhupāda. Czy jak sześciu Goswami, czy jak Śrīla Prabhupāda. So don't try to be a great devotee, be the opposite, be a good devotee. Nie bądźmy wielkimi wielbicielami, bądźmy na odwrót, dobrymi wielbicielami. Then you get mercy from the superiors. Dlatego w takim wypadku będziemy otrzymywać łaskę od osób, które stoją wyżej. Without their blessing, you won't be able to advance. Bez ich łaski nie będziemy w stanie robić postępu duchowego. But this desire to be great is very powerful. Ale to pragnienie, aby być kimś wielkim, jest bardzo potężne. Bhaktivinoda talks about it. The desire for pratishtha, name and fame is very difficult to overcome. Śrīla Bhaktivinoda Thakura mówił, że pragnienie to pratishtha, czyli pragnienia być jakimś sławnym i słynnym jest bardzo trudne. Chcemy być i jest trudne do pokonania to pragnienie. Where are we? We are starting purport. As it is stated here and before, that in the Bhagavatam, the absolute truth is to be known. So the questions of the sages in the Namasharanga are proper. And just because they are made in relationship with Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, absolute truth. In the Bhagavad Gita, the Personality of Godhead says that all the Vedas, there is nothing but an urge for searching him, Lord Krishna. And as such, the questions in relationship with Krishna is the sum and substance of all Vedic inquiries. Objaśnienie. Oznajmiono tutaj wcześniej, że przez studiowanie Bhagavatam można poznać absolutną prawdę.
Stąd też pytania mędrców są słuszne i właściwe, jako że odnoszą się do Kryszny, który jest najwyższą osobą Boga, prawdą absolutną. W Bhagavad Gita 15:15 osoba Boga mówi, że we wszystkich Wedach nie ma nic innego, jak tylko impuls do poszukiwania Jego, Pana Kryszny. Tak więc pytania, które dotyczą Kryszny, są treścią i esencją całego wedyjskiego dociekania. The whole world is full of questions and answers. The birds, beasts, or the man are all busy in the matter of perpetual questions and answers. In the morning, the birds in the nest become busy with questions and answers. In the evening, also the same birds come back and again become busy with questions and answers. The human being, unless he is fast asleep at night, he is busy with questions and answers. This businessman on the marketplace is busy with questions and answers, and so also is the lawyer in the court and the students in the schools and colleges. The legislators in the parliament are also busy with questions and answers, and the politicians or the press representatives are also busy with questions and answers. But they go on making such questions and answers for the whole life, and still they are not at all satisfied. Satisfaction of the soul can only be obtained by questions and answers on the subject of Krishna. Cały świat pełen jest pytań i odpowiedzi, ptaki, zwierzęta i ludzie. Wszyscy zajęci są zadawaniem pytań i udzielaniem odpowiedzi. Rankiem ptaki w gnieździe zajęte są pytaniem i odpowiadaniem, a wieczorem te same ptaki wracają do gniazd i znowu zaczyna się koncert pytań i odpowiedzi. Ludzka istota, dopóki nie zmoży jej głęboki sen, również jest zajęta pytaniem i odpowiadaniem. Przekupni na targowiskach, adwokaci w sądzie, studenci w szkołach i uniwersytetach, ustawodawcy w parlamencie i politycy, przedstawiciele prasy, wszyscy są zajęci pytaniem i odpowiadaniem. Chociaż wszyscy oni przez całe swoje życie nie przestają pytać, odpowiadać, nie są oni wcale zadowoleni. Dusze mogą jedynie zadowolić pytania i odpowiedzi z tematów o Krysznie. Again, it comes to the point of finding our real satisfaction. I znowu zmierzamy do punktu, gdzie znaleźć pełną satysfakcję. But nobody questions this. Nikt nie pyta o to. Why are we not satisfied? Dlaczego jesteśmy niezadowoleni? But the answer is we're like fish out of water. We can never be satisfied. We belong in the spiritual atmosphere. Ale my tutaj w tym świecie materialnym jesteśmy jak ryba wyjęta z wody. My należymy do świata duchowego. Spiritual atmosphere where there's no envy. I ta duchowa atmosfera to znaczy, że to jest miejsce, gdzie nie ma zazdrości. If somebody does better than us, we're happy. Jeżeli ktoś zrobi, wykona swoją służbę lepiej niż my, jesteśmy szczęśliwi. Because our goal is to make Guru and Krishna happy. Dlatego, że naszym celem jest uczynienie Guru i Kryszny szczęśliwym. If somebody is doing that better than me, then that also makes me happy. Dlatego, jeżeli ktoś robi lepiej niż ja, to również uczyni mnie szczęśliwym. But in the material world, due to false ego, everyone wants to be in the center. Ale w materialnym świecie z powodu fałszywego ego każdy chce być w centrum. Therefore, we should see this is the condition we're in, and we should become determined to get out of this material world. I dlatego powinniśmy tak zobaczyć, jakie jest uwarunkowanie, i dlatego powinniśmy uwolnić się czy odejść ze świata materialnego. So the guru is not a miracle worker. He can't just wave his hand and then suddenly we're pure devotees. Mistrz duchowy nie jest jakimś czarodziejem, że on machnie jakąś ręką i w ten sposób staniemy się czystymi wielbicielami. But he gives us the path, the process, how we can also become pure devotees. Ale daje nam ścieżkę i proces, dzięki któremu możemy stać się czystymi wielbicielami. What is that process? Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalua nasteva, nasteva, nasteva gati anyata. In this Kali Yuga is the only method. I to jest właśnie ten proces, że w Kali Yudze nie ma innej metody, nie ma innego wyjścia. Krishna is our most intimate master, friend, father, and or son, an object of conjugal love. Forgetting Krishna, we have created so many objects of questions and answers, but none of them are able to give us complete satisfaction.
Anything except Krishna can give us temporary satisfaction only. And if we have to have complete satisfaction, we must take to the questions and answers about Krishna. We cannot live for a moment without being questioned or without giving answers. Because Srimad Bhagavatam deals in questions and answers in relationship with Krishna, we can derive the highest satisfaction only by reading and hearing this transcendental literature. Learn the Srimad Bhagavatam and make an all-around solution for all problems regarding social, political, or religious matters. Srimad Bhagavatam and Krishna is the sum total of all things. Krishna jest naszym najbardziej zaufanym panem, przyjacielem, ojcem albo matką, czy też obiektem miłości małżeńskiej. Zapominając o Krysznie, stworzyliśmy tak wiele obiektów, o które możemy pytać czy udzielać odpowiedzi, ale żaden z nich nie jest zdolny dać nam pełnego zadowolenia. Wszystko, co jest poza Kryszną, daje tylko tymczasowe zadowolenie. Tak więc, jeśli chcemy odczuwać pełne zadowolenie, musimy przyjąć pytanie odpowiedzi o Krysznie. Nie możemy przeżyć ani chwili, nie pytając się też, nie udzielając komuś odpowiedzi, ponieważ Srimad Bhagavatam zajmuje się pytaniami, odpowiedziami, które są związane z Kryszną, możemy czerpać zadowolenie po prostu słuchając tej transcendentalnej literatury. Należy czerpać nauki ze Srimad Bhagavatam i tym sposobem rozwiać wszelkiego rodzaju problemy związane ze społecznymi, politycznymi czy religijnymi sprawami. Srimad Bhagavatam i Kryszna są sumą wszystkich rzeczy. Are you convinced? Czy jesteście przekonani? This next verse is the essence of religion. Następny werset jest esencją religii. Svaipam samparo dharma yato bhakti erhoksaje ahoitikiya pityata yayatna atma supersedati. For translation, the most perfect occupation for all humankind is what is conducive to the attainment of devotional service or transcendental or transcendence to the Supreme Personality of Godhead. Such devotional service must be unmotivated and undeterred or uninterrupted so that the same shall completely satisfy the soul. Tekst szósty. Najwyższym zajęciem, dharmą dla całej ludzkości jest to, które prowadzi do osiągnięcia miłosnej służby oddania dla transcendentalnego Pana. Taka służba oddania musi być nieprzerwana i niemotywowana. Wtedy tylko bowiem może ona całkowicie zadowolić jaźnie. So we had two words, uninterrupted and unmotivated. Więc tutaj są dwa słowa, nieprzerwana i niemotywowana. So uninterrupted means we should be doing everything for Krishna. Nieprzerwane to znaczy, że wszystko powinniśmy robić dla przyjemności Kryszny. Whether we're sleeping, whether we're eating, whatever we're doing, we should think that this is something that will be pleasing to Krishna. Czy śpimy, czy jemy, powinniśmy zawsze myśleć, że to, co ja robię, to powinno być ofiarowane dla zadowolenia Pana Kryszny. Having sex life, sometimes fighting, that also can be done for the pleasure of Krishna. Czy życie seksualne, czy walka, wszystko powinniśmy ofiarować dla przyjemności Pana Kryszny. But that requires, that's an art, how to do everything for the pleasure of Krishna. Ale to jest sztuka, jak wszystko ofiarować dla przyjemności Kryszny. So we need help from Guru, Sadhu and Shastra. Dlatego potrzebujemy pomoc od Siostra Guru Sadhu. And we have to be determined, that's what we're going to do. We don't want to do anything that's not pleasing to Krishna. I powinniśmy być zdeterminowani, że nie zrobimy czegokolwiek, co nie jest zadowalające dla Kryszny. So that's our struggle. To jest taka walka, nasza walka. And each one of us, sometimes we may fail, but we have to continue the fight. Więc czasami możemy ulec, ale powinniśmy kontynuować walczyć. Okay, any questions? W porządku, czy są jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj. There is one question from Instagram. One Mataji is asking, what kind of austerities Mataji can perform? Jest pytanie, jest pytanie z Instagramu. Jakiego rodzaju wyrzeczenia może robić Mataji, kobiet? What kind of austerity that women can perform? Yes. They can, the first austerity is that they should be
willing to accept authority from the men in their life. Pierwszym wyrzeczeniem jest to, że powinny być chętne zaakceptować, że dla nich autorytetem będzie jakiś mężczyzna. The ideal culture was the daughter was under the authority of the father, then he was handed over to the husband, and he was under her authority. Then in old age also, she was under the authority of her grown-up sons. Więc w kulturze wedyjskiej było tak, że kiedy dziewczyna była młoda, była pod autorytetem swojego ojca, później była pod autorytetem swojego męża, a później, kiedy już była starszą osobą, była pod autorytetem swojego syna. So this is a big austerity. To jest wielkie wyrzeczenie. I remember when I was first coming to Krishna consciousness, after a year or so I was in London, and the new boy joined, and he was very enthusiastic, so they made him temple commander. Więc kiedy byłem w świadomości już Kryszny już przez jakiś czas, powróciłem z Londynu i przyłączył się jakiś wielbiciel, młody wielbiciel, który był bardzo entuzjastyczny i dlatego został uczyniony komandorem świątyni. Oh, I was under his authority. I ja byłem pod jego autorytetem. I was a brahmacharya in the temple. Ja byłem brahmacharinem w świątyni. So I remember thinking, illicit sex, intoxication, gambling, media, these things are a little difficult, but having to deal with this boy who was, you know, commanding me was the most difficult. Jedzenie mięsa, intoksykacja, hazard, niedozwolony seks, to są ciężkie rzeczy, takie ciężkie rzeczy do kontrolowania, ale to, żeby być pod autorytetem tego młodego chłopaka, to jeszcze większe wyrzeczenie, czy większe wyzwanie. Therefore, in most places in the Western world, the women are rebelling against this system of what they call it patriarchal. Dlatego większość kobiet na świecie nie chce tego systemu jakiejś nadrzędności mężczyzny wobec nich. And Prabhupada saw that, but he said it doesn't make the women happy. I Śla Prabhupada to widział, ale widział również, że nie czyni to kobiety szczęśliwymi. So he didn't compromise on this point. Ale nie szedł na kompromis w tym punkcie. Women should be protected. Kobiety powinny być chronione. There's a quote there that no matter how powerful a woman may be by material estimation, still she can be exploited by Ravan class men. Jest taki cytat, może być kobieta, która jest bardzo potężna, jeśli chodzi o materialne kwalifikacje, ale nadal może być wykorzystana przez mężczyznę, który jest jak Ravana. So that's the first austerity. Then also, like if we give the example of Draupadi. Więc to jest pierwsze wyrzeczenie. Teraz dajemy przykład Draupadi. So she had five husbands. Ona miała pięciu mężów. But how can she make them all happy? Dlaczego, w jaki sposób ona mogła uczynić wszystkich z nich szczęśliwymi? But she was able to do that. Ale ona była w stanie to zrobić. First thing, she would get up early in the morning before her husbands. Pierwsza rzecz, to ona się budziła wcześniej rano, zanim wstali jej mężowie. So she would be serving them, even they were still asleep, she was preparing. Więc ona, pomimo, nawet w czasie, kiedy oni spali, ona już mogła im służyć, przygotowywała różne rzeczy. Więc to nie jest coś takiego prostego, aby wcześniej wstać. But that's her example. Ale to jest jej przykład. That's a big austerity. To jest wielkie wyrzeczenie. So, then following the four regular principles, it's also austerity. I czy przestrzeganie czterech zasad regulujących to również jest wyrzeczenie? Women are expected to do that. Wymaga się od kobiet, żeby również tego przestrzegały. Offer your food to Krishna. Ofiarowywanie pożywienia Krysznie. If you're initiated, you take a vow to chant 16 rounds. Jeżeli jesteście inicjowanymi osobami, podjęliście ślub, żeby intonować 16 rund dziennie. And don't talk nonsense. Nie mówić
nonsensów. Vajuvegam. Control the tongue. Kontrolowanie języka. So these things are all austerity. To wszystkie rzeczy to są wyrzeczenia. Okay. Let's finish this purport. Did we finish? No, we didn't start yet. Purport, in this statement of Sri Sudha Goswami, speech, answer of the answer of the first question by the sages in Sanami Sharanga is given. The question by the sages was to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential part of them so that the fallen people or the people in general may take it up very easily. The Vedas describe two different paths of occupation for human beings. One is called Pravritti Marg, or the path of sense enjoyment, and the other is called Nirvritti Marg, or the path of renunciation. The path of enjoyment is inferior quality of occupation, but the path of sacrifice of the Supreme Course is the superior quality of occupation. Material existence of the living being is disease condition of actual life. Go ahead. To oznajmienie Śrī Suty Goswamiego daje odpowiedź na pierwsze pytanie mędrców z Najmiszarania. Mędrcy poprosili go, by streścił cały szereg pism objawionych i zaprezentował najbardziej istotną, esencjonalną część, tak aby upadli ludzie, czyli prawdę mówiąc ogół ludzi, mógł ją łatwo przyjąć. Wedy przepisują dwa rodzaje zajęć dla ludzkiej istoty. Jedno z nich nazywa się Pravritti Marga, czyli zadowalaniem zmysłów, drugie zaś nazywane jest Nivritti Marga, czyli ścieżką wyrzeczenia. Ścieżka zadowalania zmysłów jest niższa, a ścieżka ofiary na rzecz najwyższej przyczyny jest wyższa. Materialna egzystencja żywej istoty jest chorobliwym stanem prawdziwego życia. So here Prabhupada is saying, we follow Nivritti Marg. So the whole thing is austerity. Więc tutaj Śrīla Prabhupāda wspomina, że my podążamy za Nivritti Margą, za tą ścieżką i tak naprawdę to wszystko w tej ścieżce jest wyrzeczeniem. But our point is, if we do this austerity of trying to please the Lord, then we'll find real happiness. Ale jeżeli to wyrzeczenie będzie nakierowane na zadowolenie Kryszny, wtedy odnajdziemy zadowolenie. In the beginning it may be difficult. We think, oh, I have to give up this, give up that. But actually, Prabhupada is only asking us to give up the poison. Na początku możemy być takie trudne dla nas, że o, to musimy porzucić, tamto musi porzucić, ale Śrīla Prabhupāda mówił nam, że ja tylko chcę, żebyście porzucili truciznę. So if we're able to give up this poison, then the nectar will come. Więc kiedy będziemy w stanie porzucić tą truciznę, wtedy nastąpi smakowanie nektarów. And the nectar will come in the form of the ecstasy from chanting the holy name. Nektar pojawi się wtedy, kiedy będziemy odczuwać ekstazę podczas intonowania świętego imienia. Actual life is spiritual existence or Brahma Bhuta existence, where life is eternal, blissful, and full of knowledge. Material existence is non-eternal, illusory, and full of misery. There is no happiness at all, but a false attempt to get rid of the misery is wrongly called as happiness. Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable, and illusory, is inferior quality of occupation. But devotional service of the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful, and all cognizant life, is called superior quality of occupation. The superior quality of occupation is sometimes obstructed by mixing it up with inferior qualities of occupation. For example, adoption of devotional service for some material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. Renunciation or abnegation for ultimate good is certainly better occupation than enjoyment in the disease condition of life, which aggravates the symptoms of the disease and its duration. As such, devotional service of the Lord must be pure in quality, that is, without the least desire for material enjoyment, by accruing the fruits of work or enjoying a sense of knowledge, only without any practical purpose. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service of the Lord without any tinge of unnecessary desire, fruit of action, and philosophical speculation. That alone can lead one to perpetual solace of service. Prawdziwym życiem jest egzystencja duchowa, czyli egzystencja Brahma Bhuta, gdzie życie jest wieczne, szczęśliwe i pełne wiedzy. Materialna egzystencja jest tymczasowa, złudna, pełna nieszczęść i cierpienia. Nie ma w niej wcale szczęścia. Ludzie podejmują tylko daremne próby uwolnienia się od cierpienia,
a tymczasowa przerwa w cierpieniu jest fałszywie nazywana szczęściem. Stąd też ścieżka niepohamowanej przyjemności zmysłowej, która jest tymczasowa, pełna cierpienia i złudna, jest ścieżką niższą. Ale służba oddania dla Najwyższego Pana, która kieruje nas ku wiecznemu, szczęśliwemu i w pełni świadomemu życiu, nazywana jest wyższą jakością zajęcia. Jest ona czasami zanieczyszczona i zmieszana z niższą jakością. Na przykład przyjęcie służby oddania dla materialnego zysku jest na pewno przeszkodą na postępującej ścieżce wyrzeczenia. Wyrzeczenie, czyli wstrzemięźliwość w imię ostatecznego dobra, jest na pewno lepszym zajęciem niż uciechy w chorobliwym stanie życia. Takie przyjemności wzmagają tylko symptomy choroby i powodują jej przedłużanie się. Dlatego też służba oddania musi być czysta w swojej jakości, to znaczy bez najmniejszego pragnienia materialnej przyjemności. Tak więc należy przyjąć wyższą jakość zajęcia w formie służby oddania, bez żadnego zabrawiania jej niepotrzebnymi pragnieniami, działaniem dla zysku czy filozoficzną spekulacją. Samo to może przynieść komuś stałe pocieszenie w jego służbie. Well, you see that this is a very important subject matter, and Prabhupada is writing wonderful purports. Widzimy, że ten temat jest bardzo ważny i dlatego Śrila Prabhupada pisze tutaj takie wspaniałe objaśnienia. We have purposely denoted dharma as occupation because the root meaning of the word dharma is that which sustains one's existence. A living being's sustenance of existence is to coordinate his activities in terms of his eternal relationship with the Supreme Lord Krishna. Krishna is the essential pivot of living beings, and he is the all-attractive living entity or eternal form amongst all other living beings or eternal forms. Each and every living being has his eternal form in the spiritual existence, and Krishna is the central attraction for all of them. Krishna is the complete whole, and everything else is his part and parcel. Relationship is one of service and the served. This relationship of service and the served is transcendental, as such relationship is completely distinguished from our experience in the material existence. This relation of service and the served is the most congenial form of intimacy. One can realize it with the progress of devotional service, and as such, everyone should engage himself in that transcendental loving service of the Lord, even in the present conditioned state of material existence. That will gradually give one the clue to actual life and please himself in completely. Celowo oddaliśmy tutaj słowo dharma jako zajęcie, ponieważ etymologicznym znaczeniem tego słowa jest to, co podtrzymuje czyjąś egzystencję. A żywa istota może znaleźć takie oparcie jedynie w powiązaniu swojej czynności z wiecznym związkiem z Najwyższym Panem Kryszną. Kryszna jest centralną osią żywych istot i jest on wszechatrakcyjną żywą istotą, czyli wieczną formą wśród innych żywych istot, czyli wiecznych form. Każda żywa istota ma swoją formę w egzystencji duchowej i Kryszna jest wieczną atrakcją dla nich wszystkich. Kryszna jest kompletną całością, a wszystko inne to jego integralne cząstki. Związek pomiędzy nimi polega na tym, że jego integralne cząstki są sługami, a Kryszna jest obsługiwanym. Jest to związek transcendentalny i jest całkowicie różny od naszego doświadczenia w życiu materialnym. Ten związek sługi Pana jest najbardziej poufną formą zażyłości. Można to zrealizować wraz z postępem w służbie oddania. Każdy powinien zaangażować się w transcendentalną służbę miłości dla Pana, nawet w obecnym uwarunkowanym stanie egzystencji materialnej. To stopniowo naprowadzi na ścieżkę rzeczywistego życia i da pełną satysfakcję. Everybody wants full satisfaction. Here it is. Jeżeli ktoś chce pełnej satysfakcji, to tutaj właśnie ona jest. It's available to us. Jest dla każdego. Sometimes we feel it like in the kirtan. Czasami czujemy to, będąc w kirtanie. Or when we're discussing amongst each other. Albo jak dyskutujemy jakiś temat duchowy pomiędzy nami. Okay, any comments, questions? W porządku, czy są jakieś komentarze lub pytania? Guru Maharaj, there is one question from Kishori. Kishori is asking how we should interact with the equal to us, with the devotees who are equal to us, because at the souls we are all equal, but at the same time, how should we interact with the devotees who are better than we are?
Kishori Devidasi pyta Maharaja o to, jak mieć interakcje z osobami, które są na równym poziomie, ponieważ jako żywe istoty jesteśmy równi, i jak działać, jak wykonywać służbę wobec osób, które są bardziej zaawansowane od nas. For those who are more advanced than us, we should appreciate them, we should hear from them, we should speak highly about them. Ci, którzy są bardziej zaawansowani od nas, powinniśmy służyć im, gloryfikować ich. Those who are equal with, we make friends with, we exchange. The six items of exchange are there. A te osoby, które są na tym samym poziomie, powinniśmy się zaprzyjaźnić, powinniśmy wymieniać sześć miłosnych związków z takimi osobami. And we can discuss amongst each other as equals. Jako równi możemy dyskutować jakieś tematy pomiędzy sobą. As friends. Jak przyjaciele. And those who are less advanced, we show them mercy. A te osoby, które są mniej zaawansowane, powinniśmy obdarzyć te osoby z łaską. We try to set a good example for them. Najpierw powinniśmy dać im odpowiedni przykład. And give them advice how they can advance. I dać im jakąś radę, dzięki której mogą robić postęp. So in this way, we can have a really good relationship with everybody. W ten sposób możemy mieć związek, dobry związek z kimkolwiek. But the problem is, because we're materially inclined, we may be envious if someone's more advanced. Ale ponieważ jesteśmy materialnie zanieczyszczeni, czy mamy inklinację do materializmu, możemy być zazdrośni, że ktoś jest bardziej zaawansowany. Instead of helping those who are less advanced, we may prefer to keep them down, so we keep our position strong. A jeżeli chodzi o osoby, które są mniej zaawansowane od nas, zamiast je wznosić, to chcemy je utrzymywać, żeby były bardzo nisko, ponieważ chcemy utrzymywać naszą własną pozycję wysoko. When we're with equals, then we have a tendency to advertise ourselves. A wśród osób, które są na równi z nami, chcemy reklamować swoją własną pozycję. So this we should avoid. Tego powinniśmy unikać. No. Ktoś jeszcze? Я мам питання, тільки потребую Харе Кришна помоці, але мені ліпій буде по-російську, чи може хтось перетлумачить по-ангельську? Ні проблема. Буде перевод. Когда я читаю Бхагавад-гіту, то виникає у мене дуже багато питань. І на самом-то деле проблема в тому, що не совсем я понимаю, как применить ее к жизни этой. Можно переводить или полностью Anna, сказать? Anna Mataji is asking, when she is reading Bhagavad Gita, actually she has a lot of questions, and sometimes she doesn't understand how to apply the knowledge from Bhagavad Gita in this life. Сейчас очень тяжелый период, так как мы должны смиренно принимать как бы сложности. Моя родня живет в Украине, и мы 100 километров там, где война. Я понимаю, что ничего я не могу поменять, но также я вижу несправедливость в этой жизни, в Польше, скажем, на работе. Мне нужно смиренно закрывать глаза, либо же, как Арджуна, воевать. Потому что если как бы я буду смиренно закрывать глаза на несправедливость, не будет ли это предательством моим к Богу? Вот. Матаджи, я переведу то, что я запомнила. So, and right now we live in the time when we have a lot of difficulties. Her family lives in Ukraine, 100 kilometers from the territory where the war is right now.
And it is difficult time, and she understands that she cannot do anything. She cannot help her family. But at the same time, she faces a lot of difficulties at work in Poland. And her question, should she just accept these difficulties and to be humbly accept it, or she should fight like Arjuna? But at the same time, she had the concern, if she will just humbly accept it, probably it can be like betray or not proper in relationship to Krishna. Więc powinien przetłumaczyć na polski, tak? Więc chodzi o to, że Mataji Anna pyta, że kiedy czyta Bhagavad Gita, to ma dużo pytań i czasami, no nie wiem, no tyle pamiętam z tej pierwszej części. Druga część to było to, że ona ma taki trudny czas teraz nadszedł, bo jej rodzina mieszka 100 kilometrów od granic, tam od frontu na Ukrainie i nic nie może z tym zrobić. Również ma problemy tutaj w Polsce, gdzie pracuje. Czy ona powinna przyjąć te wszystkie różne trudności jako łaskę Boga z pokorą i zrozumieniem, czy też powinna walczyć tak jak Arjuna, czy nie stanie się tak, że będzie po prostu w ten sposób, w jakiś sposób, no tak wobec Kryszny, będzie po prostu w nieodpowiedni sposób działała. Dziękuję, Pro. Dziękuję, Mateusz. Hare Krishna. So the answer is that yes, there will be so many things that will cause us trouble. Because this material world is made to be problematic. But if we... Go ahead. Więc odpowiedzią jest to, że to życie w materialnym świecie będzie naznaczone wieloma problemami, ponieważ świat materialny jest problematyczny. Because then we can think, oh, Krishna is sending this much trouble because I'm so foolish. I was thinking that my life would be very happy and I could enjoy. But Krishna says, no, the place is a place of suffering, certified place of suffering. And now Krishna is giving me that lesson. So I'm thank you, Krishna, for pointing this out to me, that this material world is a place of misery. Powinniśmy być wdzięczni Krishnie za to, że przypomina nam, że ten świat materialny nie jest zbyt przyjemnym miejscem do życia, ponieważ możemy wejść w taką mentalność, że ja tutaj będę się cieszył, będę miał wspaniałe życie, a tutaj przychodzą problemy, dlatego powinniśmy być bardzo wdzięczni Krishnie za to. Otherwise, you know, on a practical point, we can take shelter of the laws of the land and so on and say, you know what, you're cheating me, I'll go to the police. Ale w innym wypadku możemy, jeżeli mamy prawo do jakiejś ziemi, możemy podjąć jakieś środki, że ja cię wezmę, podam na policję czy do sądu. If we're not happy at work, we can find another job. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi w tej pracy, możemy znaleźć jakąś inną pracę. But it's not necessarily going to make things better. Ale to nie, może to w ogóle nic zmienić, może to nie zmienić nic niczego. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu stressed on the point of being more tolerant than a tree. Dlatego Sri Chaitanya Mahaprabhu podkreślał ten punkt, aby być bardziej tolerancyjnym niż drzewo. But still, we have some free will. We can decide that we don't want to tolerate and we want to fight. Ale czasami możemy podjąć taką decyzję, że nie chcemy już dłużej tolerować i chcemy walczyć. Then you can get a lawyer and fight. Wtedy bierzesz prawnika i walczysz. Otherwise, I don't have an answer. The material world is always going to be problematic. W innym wypadku ja nie mam odpowiedzi, ponieważ materialny świat zawsze będzie problematyczny. When we get older and then the disease comes, and so then what are we going to think? A kiedy się starzejemy, coraz więcej chorób się pojawia, co będziemy wtedy myśleć? Oh, I was thinking I was going to have a happy life, but now I see so much trouble coming.
Ja myślałem, że będę miał bardzo przyjemne, sympatyczne życie, a coraz więcej problemów się pojawia. Therefore, this verse is advising us make relationship with Guru and Krishna, and then we can become happy even in the midst of calamity. Dlatego ten werset zachęca, abyśmy ustanowili nasz wieczny związek z Guru i Krishną, i wtedy będziemy szczęśliwi nawet pośród największego niebezpieczeństwa. But this, we're not utopians. We don't think we're going to make this world perfect. Ale nie powinniśmy być utopijni, nie powinniśmy myśleć, że uczynimy ten świat materialny jakimś doskonałym miejscem. I was reading an article. Even the trees, they fight with each other. Who will get the sun? Czytałem jeden artykuł, że nawet drzewa walczą ze sobą, które dostanie więcej światła. This is the material world. To jest materialny świat, zawsze. Zawsze jakieś problemy. But we can take shelter of Krishna and go on with our spiritual life in any condition. Ale możemy przyjąć schronienie Kryszny i wtedy będziemy szczęśliwi bez względu na zewnętrzne, materialne okoliczności. I remember there was one child who had leukemia. Her mother was a devotee and she was a devotee and they met Prabhupada in Vrindavan. Pamiętam, że dziecko miało... Co to jest leukemia? Ktoś wie? Nie wiem. Jakąś chorobę miało dziecko i matka... Białaczka, przepraszam, dziękuję. Białaczkę i ta matka była wielbicielką, jest wielbicielką, no i spotkali Śla Prabhupada we Vrindavan. So the child was just innocent child, but they said she can only live 6 months. To dziecko było niewinne, ale mogło żyć tylko przez 6 miesięcy. So when they brought the mother brought the child to Prabhupada, he immediately started preaching. I kiedy ta matka przyniosła to dziecko przed Śla Prabhupada, Śla Prabhupada natychmiast zaczął nauczać. He didn't say, oh, you poor child, maybe we could get another doctor, maybe we can help you. No, he immediately preached that, okay, you have to die, everyone has to die, but now you're in Vrindavan, take advantage of it, and like that. He just preached. Oczywiście Śla Prabhupada mógł powiedzieć, o, biedne dziecko, biedna matka, damy wam jakieś lekarstwo, znajdziemy lekarza. Nie, Śla Prabhupada mówił, wszyscy musimy umrzeć, to jest naturalna kolej rzeczy, ale tutaj możecie skorzystać z łaski Vrindavan, więc powinniście przyjąć i nauczał, przyjąć tą łaskę i wtedy nauczał bardzo mocno w ten sposób. Like when the devotee came in front of Prabhupada and said, Prabhupada, I have this weakness. Some Prabhupada said, why you speak of weakness? Be strong. Jeżeli ktoś przyszedł i przyszedł do Śla Prabhupada, mówi, o, ja jestem tak słaby w tym punkcie. Śla Prabhupada natychmiast to odwraca, mówi, dlaczego jesteś słaby? Bądź mocny w tym punkcie. So if we're strong in our devotional practices, then we'll be happy within. Jeżeli jesteśmy mocni w naszych zasadach służby oddania, to będziemy zawsze szczęśliwi wewnątrz. Okay, anyone else? Czy coś jeszcze? There is one more question from Yevgeny Prabhu. He wants to clarify about the question of following the authority. He is asking, should a devotee be creative in his service or should he always only follow the instruction of his superiors? Więc jest pytanie od Bhakty Jewgeni, który pyta odnośnie autorytetu, czy ktoś powinien być taką osobą, która jest bardzo kreatywna sama z siebie, czy po prostu powinna bardziej polegać na osobie, która jest autorytetem dla niej. So there I have two examples. Mam dwa przykłady. One is Hanuman and one is Śrīla Prabhupāda. Jednym jest Hanuman, a drugim jest Śrīla Prabhupāda. So Hanuman was given the order by Lord Ramachandra to give the message to Sita in Sri Lanka. Hanuman dostał polecenie od pana Ramachandry, że przekazał wiadomość dla Sity, która znajduje się na Lance. So he did that. I on to zrobił. But then when he was leaving, he was thinking, this is, these people are headed by Ravana, are the enemy of my master,
So he created trouble for them. He burnt the city. Ale kiedy już dostarczył tej wiadomości, to on chciał zrobić jakąś dodatkową rzecz. Te wszystkie osoby tutaj są demonicznymi zwolennikami Ravany, dlatego podpalił miasto Lanki, miasto Lankę. So Lord Ramachandra didn't tell him to burn the city. Ale pan Ramachandra nie powiedział Hanumanowi, żeby spalił miasto. But we can understand Lord Ramachandra was not disappointed that he burnt the city. Ale możemy zrozumieć, że pan Ramachandra nie był rozczarowany, kiedy usłyszał o tym, że to miasto spłonęło. I innym przykładem jest to, że Śrila Prabhupada nauczał w świecie zachodnim. Po to, dlatego, że takie było polecenie jego mistrza duchowego. Ale w 74 i 75 roku więcej uwagi skierował na Indie, na nauczanie w Indiach. And he was sending men and money from the West to establish the preaching in India. I wysyłał ludzi i pieniądze po to, żeby bardziej ustanowić nauczanie w Indiach. And then he told us, he said, I fulfilled the order of my spiritual master to preach in the West. Now I'm doing what I want to do, preach in India. Wtedy powiedział nam w ten sposób, że ja wypełniłem polecenie mojego mistrza duchowego, nauczałem na zachodzie i nauczam, a teraz chcę nauczać, teraz mogę zrobić swoją własną rzecz, nauczać w Indiach. Okay, let's chant japa. Intonujmy japa. We don't have much time, huh? We don't have, no, our time is finished. Finished? Yes, 1 hour finished. 1 hour and 2 minutes finished. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. All right, I'll see you on Sunday. Więc widzę was w niedzielę. But I'm going to be missing you all. Ale będę za wami tęsknił. Who will I chant with? My również. Będziemy tęsknić. Sita will also missing you and all others and Anuradha also will be missing you. Induleka też. And Induleka also will be missing you. Dagmara. Dagmara too and all others too. I hope I can come to Poland, all right, because I was reading that now the COVID is increasing more and more. Nie wiem, czy przyjadę do Polski, ponieważ czytałem, że ten COVID się rozprzestrzenia coraz bardziej. They may say only people can come if they after they come. Something. Paweł, możesz wyciszyć? Maharaj się wyłączył? Nie wiem. No ale zniknął. Zniknął już. Zniknął, no to... Bo coś zaczął mówić i w końcu zniknął. No dobra. No to Hare Krishna. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Dziękuję Maharaczki. Jai. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.